Siemka, nie wiem czy widzieliście, ale pojawiło się info, że Kajko i Kokosz zadebiutują na Netflixie jeszcze w tym miesiącu, czyli gdzieś chyba 28 lutego. Co w sumie było fajnym zaskoczeniem i miłą taką niespodzianką, dlatego że jest to ekranizacja komiksu, na którym się wychowałem, który bardzo lubię i który też trochę budzi kontrowersji, bo ostatnio graliśmy z chłopakami w Warcrafta. Pogadaliśmy właśnie o tym, że się pojawia Kajko Kokosz na Netflixie i się okazało, że w netach i w ogóle wśród fanów komiksów jest debata, czy to nie jest przypadkiem plagiat. Postanowiłem się tym tematem lekko zainteresować, bo zawsze myślałem, że tylko ja miałem takie odczucie, będąc dzieckiem, czytając Kajko i Kokosza i Asterixa i Obelixa, że to wygląda jak trochę plagiat, że ktoś zgapił od kogoś, a znaczy Janusz Christa zgapił od Uderco. Ciężko powiedzieć, więc tak postanowiłem zrobić sobie jakiś taki mały research na necie, jeśli chodzi o ten temat, nie? Jeśli tylko mógłbym was prosić, żebyście zasubskrybowali mój kanał, nacisnęli dzwoneczek, żebyście mogli otrzymać powiadomienia i zostawili łapkę w górę, łapkę w dół i jakiś komentarz po sobie, dzięki temu algorytm YouTube'a zacznie mnie gdzieś tam widzieć i może to wszystko zacznie się jakoś trochę bardziej kręcić. Poza tym zostawcie jakąś opinię po sobie pod filmem. Co myślicie o tym? Może jakieś macie pytania, może macie jakieś propozycje na kolejny odcinek, na jakieś review? Czy może jest jakiś temat, który warto było poruszyć i w którym moglibyście wszyscy porozmawiać, nie? Jeśli nie czytacie komiksów jakimś cudem Asterixa albo Obelixa albo Kajko i Kokosza, to może postaram się wam przybliżyć troszeczkę, jak to wygląda i o co chodzi. Ale ogólnie Kajko i Kokosz oraz Asterix i Obelix, niski, sprytny, gruby i rubaszny, mieszkają w osadzie, która wciąż zmaga się z atakami nieprzyjaciół. Pojawiały się nawet oskarżenia o plagiat, które niby zostały obalone, bowiem Janusz Christa niby zaczął rysować swój komiks, zanim jeszcze powstał Asterix. Ale czy tak naprawdę? Kajko i Kokosz nie byli pierwszą prawdziwą parą w komiksach Janusza Christy, więc niby zaczął rysować ich, zaczął pracować nad komiksem jako pierwszy. Wcześniej istnieli jako Kajtek i Koko. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś zdjęcie, wam pokazać tutaj na tym. Sportretowanie na zasadzie kontrastu fizjonomii oraz charakterów. Mały, wysoki, gruby, chudy, inteligentny, zwykły mięśniak, nie? Więc pierwszy raz Kajtek pojawił się jeszcze w 1958 roku, choć wyglądał jednak trochę inaczej niż w późniejszych komiksach, a Koko dołączył do niego w 1962 roku. Jednak początkowo brylował sam Kajko, z czasem bohaterowie dopełniali się w tym komiksie, więc to nie było tak od razu, że się pojawili, nie? Kajko i Kokosz po raz pierwszy pojawili się w komiksach publikowanych na łamach Wieczoru Wybrzeża w 1972 roku. Zyskali szybko sympatię czytelników, ale z czasem pojawiły się właśnie też głosy, że komiks jest plagiatem przygód Asterixa i Obelixa. Znowu gościnny Uderco zaczęli pracować nad komiksem i Asterix i Obelix pojawił się pierwszy raz na łamach magazynu Pilot w 1959 roku, więc to jest niby rok różnicy, no ale potem w 62 dołączył do niego Koko. To takie 3 latka różnicy, więc nie do końca jestem pewien, czy można powiedzieć o tym, że to nie jest plagiat, no ale po kolei, nie? Tak do końca nie wiadomo, czy Kajko i Kokosz nie są lub są Asterixem, Obelixem przeniesionym w nasze polskie realia. Na pierwszy rzut oka na to wygląda. W obu seriach mamy parę głównych bohaterów. Jeden niepozorny, ale bardzo inteligentny i sprytny. Drugi zaś jest wielki, umięśniony, ale nie grzeszy rozumem. Podobieństwa w kwestii są ogromne, jednak o ile Kajko i Kokosz od samego początku mieli równorzędną pozycję w komiksie, o tyle pierwszy album Asterixa, o czym wspominałem, praktycznie Asterix występuje sam. Obelix ma tylko niewielką rolę drugoplanową, a pozycję równorzędną dopiero uzyskuje od drugiego albumu bodajże. Oczywiście można jeszcze doszukiwać się również podobieństw wśród postaci drugoplanowych i stylu humoru, ale tutaj wydaje mi się, że Janusz Christa troszeczkę góruje nad właśnie Uderco i Gościnnym. Ludzie, którzy, no tak jak czytałem, oskarżają Christa o plagiat komiksów Gościnnego, zwracają uwagę, że na niezwykłe podobieństwa postaci, sytuacji, miejsc, wódz Asparanoix i kasztelan Mirmił. Mają podobne zapędy apodyktyczne, kochające swoje żony,
Zielarze w obu komiksach znają się na czarach, Droid Panoramix i Czarownica Jaga. Ludzie, którzy oskarżają ich o plagiat, cytują także prawie identyczne żarty. Posłańcy wybiegający z biurek urzędników, zakneblowany, fałszujący śpiewak itd., itd. Obrońcy Chrysty natomiast, choć nie zaprzeczają podobieństwu między obiema seriami, uważają, że nad jego twórczość należy spojrzeć przez pryzmat zamysłu, a nie zapożyczenia. Też bym tutaj po prostu spekulował. Sam Christian nie wypowiadał się na temat wpływu Asterixa na Kajkiego Kosza, nic takiego też nie znalazłem. Jednak z biegiem lat coraz więcej osób zaczyna zauważać, że zbieżności między obiema seriami nie mogą być przypadkowe. Zagorzali miłośnicy przygód Kajkiego Kosza są wobec Christy mniej surowi niż ci, którzy wolą Asterixa i Obelixa. Więc tutaj się ludzie przerzucają argumentami na lewo prawo tak naprawdę. O czym też nie wiedziałem, ja po prostu myślałem, że ja mam takie odczucia, że to jest podobne, ale z nikim chyba wcześniej nie gadałem, może w młodości, więc... Wydaje się, że właśnie postaci drugoplanowe Janusza Chrysty są bardziej pełniejsze, mają wyraźnie nakreśloną osobowość niż u Uderco i Gościnnego. Kolejne różnice, które można znaleźć w komiksach, to że Gościnny po mistrzowsku prawie grę słów, gdzie w Kajko Kokoszu nie występuje tak często, natomiast komiksy Chrysty prezentują bardziej humor regionalny, taki nasz polski. Chrysta często wykpiwa w swoich komiksach aktualną sytuację Polski, przenosząc ją w realia średniowieczne. Więc niby mówi się, że różnice Asterixa i Kajka Kokosza są wyraźne, ale z drugiej strony, moim prywatnym zdaniem, nie aż tak. I nie tylko moim zdaniem, różnice są minimalne i podobieństwa są ogromne, no ale... Opinia na internecie jest taka, że ten plagiat, posądzenie o plagiat zostało zażegnane, z czym się nie do końca mogę zgodzić. Więc tak podsumowując, niby są jakieś różnice w postaciach drugoplanowych, które u Chrysty są silniejsze, bardziej wyraziste, w rodzaju humoru, który się pojawia w komiksach, ale tak naprawdę, na internecie opinia, z którą się spotkałem, to jest taka, że ten plagiat został wyjaśniony, nie było żadnego plagiatu, ale jak pomyślimy, Chrysta zaczął rysować swoich rok wcześniej i oni byli osobno w komiksach jako Kajko, Kajtek i Koko. A potem jak się pojawił Asterix i Obelix, to jakimś cudem Kajtek i Koko stali się Kajkiem i Kokoszem i zaczęli właśnie pojawiać się w podobnym środowisku jak Asterix i Obelix, tylko naszym takim bardziej polskim, słowiańskim, średniowiecznym. Jeśli tak pomyślicie, jeśli byście coś kopiowali od kogoś, to użylibyście też swojej fantazji, jakiejś wyobraźni, więc zrobilibyście szkielet podobny, podobny zamysł, ale nanieślibyście trochę inną szatę graficzną, prawda? Trochę inny humor, bardziej adekwatny do waszej sytuacji, do waszego życia, do waszego środowiska, w którym mieszkacie. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że Janusz Chrysta czerpał z Asterixa i Obelixa. Dlaczego nie osobno, nie odwrotnie? Kurwa, bo nie, ej! Tak czy owak, dla mnie te dwie serie zawsze były ważne w dzieciństwie, w młodości i je bardzo, bardzo lubię. Jeśli ja muszę wybrać, którą lubię bardziej, to chyba... Nie mogę takiej wybrać, nie. Raczej nie wybiorę. Gdzieś to nawet chyba mam w Anglii. Kajko i Kokosza, jeden komiks przywiozny z Polski. Ja musiałem poszukać, potem może uda mi się znaleźć i wam pokazać. Albo wam nie pokażę, zrobię jakiś screen z internetu, jeśli ktoś nie czytał. Tak czy owak, już na internetach, na trailer, pod trailerem ludzie cisną, że słabe głosy, że grafika słaba. Nie wiem, czy widzicie trailer, może go puszczę tutaj w tle, żeby sobie leciał. Albo wam wrzucę linka w opisie do wideo, żebyście sobie mogli zobaczyć. W każdym razie, co mi się w trailerze spodobało, to że może animacja nie jest powalająca, ale jest to jakby animowany komiks, bo grafika dokładnie wygląda tak, jak grafika w komiksie. Więc dla mnie to jest na plus. Głosy, nie wiem, no. Ktoś powiedział, że dubbing jest słaby, że wygląda na słaby, no. Dopóki nie zobaczę, to się nie przekonam, ale ja czekam na to, będę to oglądał z moim synem, mój syn będzie mógł spróbować kolejne rzeczy z mojego dzieciństwa i może mu się to spodoba, może nie. Mam dzisiaj jeszcze kilka komiksów Kajka Kokosza, więc postaram się mu to jakieś pokazać. Z drugiej strony też właśnie czytałem, że chyba jest reedycja i można było lub można jeszcze gdzieś kupić w Polsce nowe reedycje właśnie Kajka Kokosza. Co też chciałbym sobie sprawić, no ale zobaczymy. Dobra, kończę, bo pewnie się już rozgadałem.
Zobaczymy, co z tego mojego bełkotu uda mi się Wam zmontować i pokazać. Jeśli macie jakieś opinie, macie swoje spostrzeżenia, zostawcie komentarz pod spodem. Do następnego razu. Wielkie dzięki. Pozdro!